Dzień dobry, nazywam się Jacek Kucharczyk, jestem fotografem. W latach 80. pracowałem jako fotoreporter w tygodniku Razem. Później już jako wolny strzelec współpracowałem z wieloma pismami, a od kilkunastu lat fotografuję wnętrza, fotografuję aranżacje martwonaturowe, fotografuję ludzi we wnętrzach i współpracuję z firmami oraz agencjami reklamowymi. Jeśli chodzi o sposób fotografowania, to on oczywiście ewoluuje. Na początku, kiedy w Polsce powstawały nowe apartamenty, nowe domy, wchodziła ta nowa architektura i nowe projekty, często bardzo atrakcyjne wnętrz, fotografowało się bardzo informacyjnie. Bardziej chodziło o to, żeby pokazać, jak wnętrze wygląda, jakie zostały w nim umieszczone przedmioty, meble, przedmioty dekoracyjne. Natomiast z czasem, przynajmniej u mnie tak było, raczej starałem się fotografować wrażeniowo, to znaczy niekoniecznie pokazywać, jak wygląda całe wnętrze, ale pokazywać klimat fragmentów tego wnętrza. Zwykle staram się fotografować bez dodatkowych świateł. Dawniej, kiedy się fotografowało na slajdach, to światło budowało się w oparciu o flesze studyjne, które się ukrywało, a to za drzwiami, a to za meblami. Był pewien wymóg, żeby te zdjęcia, które się naświetlało na slajdach, miały dobrą jakość. Natomiast dzisiaj staram się fotografować bez użycia świateł dodatkowych. Korzystam ze światła zastanego, które jest modyfikowane za pomocą blend, za pomocą ekranów styropianowych albo za pomocą jakichś nietypowych przedmiotów, które też pozwalają uzyskać nietypowe efekty. Zwykle są bardzo duże kontrasty między światłami ogólnymi, które oświetlają wnętrze, a światłami, które mają tam tworzyć pewien klimat, czyli te podświetlenia wnęk, jakieś halogeny, które są ustawiane w ciągi i też mają stworzyć pewien szczególny klimat tego wnętrza. Aby wybrnąć z tego, należy, może powiem brzydko, żonglować tymi światłami w czasie naświetlania zdjęcia, czyli jeżeli mamy czas naświetlania rzędu 3-4 sekund, wówczas na krótki czas zapalamy, na przykład na pół sekundy zapalamy te światła ogólne, które są silne. One się rejestrują, że są, widzimy ich charakter, natomiast światła, które są słabsze, naświetla się dłużej. Jeżeli fotografujemy przy zasłoniętych oknach w świetle sztucznym, to też czasami trzeba te okna nieco odsłonić. Często zdarza się tak, że materiały wnętrzarskie dla pism wykonuje się z rocznym wyprzedzeniem, dlatego że cykl produkcyjny trwa zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy. I nie zawsze można zrobić dobre zdjęcia wiosenne w marcu, kiedy jeszcze leży śnieg, po to, żeby je wydrukować w maju. Także wykonując materiały dla pism wnętrzarskich, trzeba się liczyć z tym, że będzie przesunięcie czasowe. Dobrze byłoby, żeby zdjęcia letnie były drukowane w miesiącach letnich, zdjęcia zimowe w miesiącach zimowych. W sesji oprócz fotografa bierze udział również stylista, stylistka, która ma za zadanie uporządkowanie przestrzeni, która oglądając wcześniej, jak wygląda dane wnętrze, wie, że trzeba do tego wnętrza wprowadzić jakieś inne przedmioty dekoracyjne niż te, które są, jakieś odpowiednie w kolorze i wielkości kwiaty. To są czasami przedmioty typu wazony, lampy. I trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że takie codzienne życie w każdym mieszkaniu wymaga dużo więcej przedmiotów niż fotografia. Bardzo często bywa tak, że w trakcie wykonywania sesji wiele przedmiotów, które nawet pasują i są w dobrych kolorach i proporcjach, usuwamy poza plan zdjęciowy, dlatego że przeładowanie tego planu zdjęciowego może spowodować zakłócenie estetyki zdjęcia.
Pierwsze zdjęcia, które wykonywałem we wnętrzach, były robione kamerą łamaną, dużym Sinarem. Już nie posługuję się dużą kamerą, fotografuję Nikonem D3, który ma wystarczającą jakość, jeśli chodzi o wielkość pliku zdjęciowego. Jeśli chodzi o optykę, to używam obiektywów szerokokątnych. Staram się, żeby to nie były bardzo szerokie obiektywy, dlatego że one po pierwsze mocno deformują wnętrze, zmieniają perspektywę, także dla widza z zewnątrz wydaje się, że wnętrze jest bardzo wielkie, podczas kiedy ono jest trzykrotnie mniejsze. Jeżeli jest do sfotografowania na przykład bardzo mała łazienka, to albo trzeba użyć obiektywu o bardzo szerokim kącie widzenia, albo wykonać kilka czy kilkanaście zdjęć, obracając aparat na osi statywu i później zmontować to w panoramę. W ogóle nie używa się w tej fotografii obiektywów długoogniskowych, chyba że są to wnętrza pałacowe, gdzie mamy możliwość dużego odejścia od naszego planu zdjęciowego. Ale w takich przeciętnych apartamentach i mieszkaniach czy domach to raczej obiektywy szerokokątne. Warto czasami też spojrzeć na detal w tym wnętrzu. Zdjęcia detalu mogą bardzo ładnie dopełnić nasz materiał o całym wnętrzu. Dobrze jest pokazać też albo człowieka, albo jakieś zwierzę. Nie może to być obiekt pierwszoplanowy, dlatego że istota fotografowania wnętrz to jest pokazywanie pomieszczenia, a nie żywej osoby czy zwierzęcia. Wymogi są takie, że należy taką osobę odpowiednio przygotować do zdjęcia, czyli nie może być ona ubrana jakkolwiek, musi być stylem i kolorystyką dopasowana do danego wnętrza. Zwykle czasy naświetlania we wnętrzach sięgają 10-15 sekund, więc jeżeli zredukujemy ten czas do czasu krótkiego, ale nie migawkowego, czyli do pół sekundy, do 1/4 sekundy, wówczas możemy zarejestrować ruch, jak to się mówi, w postaci ducha, czyli gdzieś tam rozmyta, rozmazana przez ruch. Osoba tam może też wykonywać jakiś gest, jakąś czynność. Bywa tak, że pozornie niepasujące do siebie przedmioty czy pozornie niepasujące do siebie kolory na podglądzie w aparacie wyglądają bardzo dobrze, bardzo atrakcyjnie i mimo tego, że nie jest to w zgodzie z zasadami, którymi należy się posługiwać fotografując wnętrza, to warto wówczas zaufać intuicji i wykonać takie zdjęcie.